Cześć wszystkim, z tej strony Jakub Kłodyński z Radia 17. E, w ostatniej rozmowie dowiedzieliśmy się, czym jest fundacja Kraków miastem startupów. E, a teraz czas na rozmowy z osobami, które za tymi startupami stoją. Także jest ze mną dzisiaj w studiu Arkadiusz B.R. Cześć. Cześć, witam wszystkich. No i powiedz nam, e, jesteś założycielem jakiego startupu? E, startup się nazywa A Operat. Nazwa przynajmniej mi nie mówi zbyt wiele, także, także rozwiń, czym się zajmujecie? Mm. Wyceniamy nieruchomości i to szybciej niż standardowo jest na, na rynku. I skąd się tak naprawdę u ciebie wzięła taka potrzeba stworzenia czegoś takiego? Czy są twoje doświadczenia, doświadczenia twoich znajomych? E, zresztą, e, kiedy ja z żoną brałem kredyt hipoteczny, em, to poszedłem do, do, do banku. Musiałem wziąć kredyt na mieszkanie, i już po, przed podpisaniem tej umowy, pani z, z banku powiedziała mi, że. E, jeszcze tylko rzeczoznawca musi wycenić nieruchomość. To za, zapytałem się, e, OK, to czy mogą po prostu skorzystać z pośrednika nieruchomościowego, żeby tam powiedział, ile dana, dane mieszkanie jest warte? Mm -hmm. Albo, żeby skorzystać z różnych tam portali, które w ciągu pięciu minut tam wyceniają, i pani z banku powiedziała, że, że nie, że musi być to uprawniony rzeczoznawca. Okazało się, że na wycenę czekałem dwa tygodnie, a na, na decyzję kredytową. Cały, cały miesiąc. W innym banku były te same procedury i wziąłem kredyt tam, gdzie wcześniej dostałem tą decyzję kredytową. Nie? No i wtedy zastanawialiśmy się, że chyba trochę za długo to te wyceny po prostu trwają. Że była taka sytuacja, że wykopywaliśmy użytkowanie wieczyste i od gminy i gmina. Musiała wycenić nieruchomość, i ta wycena trwała dwa miesiące. No to jest trochę czasu. Tak, tak. A my chcemy tak zrobić, żeby w ciągu jednego dnia była ta cała wycena, Całe, cała papierologia, żeby skrócić tą całą papierologię do, do jednego dnia. Wspomniałeś już my, to w takim razie, domyślam się, że pracujesz z jakimś zespołem, to w takim razie z ilu osób składa się ten zespół i czym tak naprawdę poszczególne osoby się u was zajmują? Mam jeszcze jednego wspólnika, on ma ponad 10 lat doświadczenia jako programista. Do zespołu jeszcze do, dołączył rzeczoznawca, który się specjalizuje w cenach na, na, na rynku warszawskim. Doktorant prawa e, i e, specjalizuję się też w e, prawie e, lokali. E, do tego mam mamy Patryka, który jest magikiem, jeżeli chodzi o front-end i back backend, dobrze e... mieć takiego magika w swoim teamie. Tak, tak, dokładnie. Młody chłopak, ale bardzo szybko ogarnia te wszystkie sprawy. No i jeszcze mamy Marcin'a i Marcin jest patrzy bardziej tak analitycznie, tak. No i jeszcze ja jestem. A ty? Tak zapytam, y, czym się wcześniej zajmowałeś i czy, czy tym, czym się teraz zajmujesz, czy było to związane z wyceną, z tym rzeczownactwem i tak dalej, czy to był zupełnie inny kierunek? Mm -hmm. to wcześniej przez y, 15 lat byłem programistą. Yy, a yy... Czyli jednak to nie, nie ten kierunek, to musiałeś tak. tak naprawdę zaczynać od zera i szukać wszystkiego od zera. Tak. No i y, po, y, później wziąłem ten kredyt mieszkaniowy. Zastanawiałem się, coś tutaj chyba y, nie, y, nie tak, że jest pewna nieefektywność na rynku. Poszedłem na studia podyplomowe, na to, żeby być rzeczoznawcą. Y, hmm. Nie jestem rzeczoznawcą, bo y, bym musiał wykonywać pewne praktyki. I. Y, 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 y. Ale coś już w zagłębiłem... tym temacie pozwoliło ci te studia tak, uzyskać, tak? Tak, tak. I tam po prostu wykonałem pewne narzędzie, i jedni po powiedzieli, OK, fajne narzędzie, drudzy powiedzieli tak, super fajne narzędzie. Czy osoba nie tego się nie da zrobić, ale jak, jak zobaczyli nasze narzędzie, powiedzieli, OK, yy, jest tutaj pewien potencjał i chcemy coś takiego mieć. Nie? To tak naprawdę trafiłeś w idealne miejsce yy, jakby na idealnych ludzi, żeby faktycznie przetestować pomysł i sprawdzić, czy to się czy tak, to będzie tak. działo. Więc yy, mi się tak yy, wydaje, że więcej osób yy, wierzy w ten projekt niż ja. <noise> Czasem tak, <noise> tak chyba nie. Trochę, trochę, trochę tak sobie strzelam w, w, w kolano, ale mm, bardzo dużo ludzi, rzeczoznawców, banków, komorników, oczekuje takiego narzędzia. Mhm. No to, skoro potrzeba matką wynalazku, jest potrzeba, pojawia się produkt, to no miejmy nadzieję, że pójdzie to do przodu, jak najlepiej się da. Dobra, porozmawialiśmy o takich luźnych rzeczach, teraz trochę konkretów, porozmawiamy o pieniądzach zatem, w jaki sposób twój startup będzie zarabiał, no bo to jest główna, główny cel w zakładania firmy, mm, tak? Mm. Czyli tak, e, trochę jak tablica ogłoszeń typu o, o, tam OLX, mm -hmm. tak, e, tam są jakieś e, ogłoszenia i my dostajemy tam 5%. E, jeżeli rzeczoznawca użyje naszego narzędzia, to od wyceny bierzemy 20%. Natomiast jeżeli rzeczoznawca nie skorzysta z naszej tablicy, takiej jak Alix, tak, to wtedy za wycenę tam zapłaci 25 zł. Natomiast to jest naprawdę niska kwota. Tak. No, ja zaś też jest pewnie i tak dalej, w yy, tym momencie. To jest tak, że chcielibyśmy pozyskać jak najwięcej rzeczoznawców z różnych mm -hmm. rejonów Polski. I jeżeli my jesteśmy w stanie skrócić czas pracy rzeczyznawcy z 30 godzin do 5 godzin, to te zaoszczędzone 20 godzin to jest właśnie taki um, koszt. Czas to pieniądz, jakby nie bez powodu jest tak. takie powiedzenie i to jest zdecydowanie prawdziwe. Czyli jesteście takimi pośrednikami tak naprawdę między rzeczoznawcami a ludzi, ludźmi, którzy tych rzeczoznawców tak. potrzebują. Plus dajemy narzędzie rzeczoznawcy, które może, tak jak Word czy Excel, e, integrujemy to z różnymi e, portalami typu Google Maps czy e, Geoportal i dzięki temu skrasamy właśnie ten czas e, pracy. Okej, okay. to teraz powiedz mi, jaką rolę w rozwoju Twojego startupu yy, właśnie odegrał? odegrała Fundacja Kraków Miastem Startupów. Mamy, mam tam bardzo dobrego mentora. Co tydzień, co tydzień po prostu spotykamy się i no, jeździ po mnie, ale to chyba dobrze, bo wiem co, co, na co musimy po prostu zwrócić uwagę, gdzie musimy po prostu poprawić pewne, pewne rzeczy, więc to jest dla mnie największa wartość. Tak? Czyli w tym człowieku, z którym co do dziedzin mamy po prostu spotkania. E, tak, plus do tego cała ta e, promocja, tak. to, to jest też e, dla mnie e, ważne. No myślę, że dla każdego takiego twórcy, czy, czy osoby, która dopiero zaczyna, promocja jest jednym, jednym z ważniejszych elementów, no bo jakoś trzeba tych klientów pozyskać. Powiedz mi, czy z, tej, z tego budowania, od początku tego startupu masz jakąś taką najśmieszniejszą sytuację, którą najbardziej pamiętasz? Najśmieszniejszą to chyba nie, ale, mm, ale była taka sytuacja, że w maju <laughs> mm, y, bardzo duży bank y, tam poinformował nas, że będzie chciał z nami współpracować. E, no spoko. Później e, okazało się, że e, jednak nie chce z nami współpracować. Okej. Okay. To, to, to poinformowałem e, taką e, koleżankę i ona powiedziała: Wiesz co, ja akurat e, znam tą jedną osobę to ja z tą osobą porozmawiam. To było w piątek wieczorem, w poniedziałek rano dostaję wiadomość, że Arek, wiesz co, Jednego nie chcą z tobą współpracować. No to super. Nie? <grym> to, to, tylko musisz szybko nam po prostu wysłać tę umowę i tak dalej. No to dobra, to ja wysyłam do, do nich szybko tę umowę i później, później odpowiadają, że okej, okay, podpisujemy tę umowę, wpisz tylko nazwę firmy i będzie ok. Wpisałem nazwę firmy, wysyłam, to później mi odpowiadali, że yy, dobra, tylko musi u nas jeszcze przejść przez yy, prawników i tak dalej. Nie? E, no dobra, to już nie mam tej umowy. E, a na końcu jeszcze mi tam napisali, dobra, żebyś nie był tak e, bez, bez niczego, to ja jako dyrektor e, tego wydziału podpiszę z tobą taką umowę. Tak? I masz taką gwarancję, że może y, nie w tym miesiącu, y, ale na, na przyszłość podpiszemy z Tobą umowę. Więc y, 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 taką huśtawkę emocji po prostu tam dostawałem, bo to był duży bank. Y. No tak, no jednak jest to wyzwanie, jednak jest to coś, coś ciekawego, jak się odzywa takie duże przedsiębiorstwo jednak. Tak, tak. I, y, raz, y, i to wszystko działo się w ciągu y, trzech dni roboczych. Tak. No Więc... jojo, to, to duża huśtawka emocji. Tak, tak. A dużo, jest, dużo było innych takich sytuacji? Raczej jest spokojnie, czy raczej właśnie bardzo dużo się dzieje, bardzo zmiennie się dzieje, trzeba reagować hmm. cały czas? U nas z chłopakami robimy tak, że próbujemy planować wszystko w sprintach, hmm. komunikujemy się asynchronicznie przez, przez maila, przez Slacka i staramy się po prostu dobrze prowadzić ten projekt. Tak, że bez żadnych tam stresów. No tak, no ale jak wiadomo, różne nieprzewidziane sytuacje wyskakują. Czy na takie też jesteście gotowi? Tak, na takie sytuacje też jesteśmy tam przygotowani. My, zanim coś zrobimy, jakiś tam deployment, to też myślimy: OK, tutaj może coś się wywalić, nie. No i to czasami nie daje mi spać. Więc po prostu <grymne> myślę o tym, co może złego się stać niż, e, niż żeby pchać po prostu wszystko do przodu. Ale też czasem trzeba tak myśleć. No bo jak się jest gotowym, trzeba. Jak coś myśleć o najgorszym. Nie, spodziewać się najgorszego, ale, ale myśleć o najlepszym. Jakoś tak to było. Więc, tak. więc dobrze, tymi słowami możemy zakończyć. Także dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję e, bardzo mocno trzymam kciuki. No i dziękujemy bardzo za uwagę. Mówił do Was Jakub Kłodyński, był ze mną, Arek Tak.